ja i tak zabieram. Jest tu litrę, bo my jesteśmy dosłownie teraz nad całą wodą na wysokości, no, Kopenhagi to nie, bo Kopenhaga jest bardziej do przodu po prawej stronie, ale z prawej strony mamy tu już wodę gdzieś, ja wiem, 300-400 metrów i chyba tak pięknie idzie, nie wiem, bo teraz tak jechałem troszeczkę wyżej, wcześniej taka niska była, chociaż zazwyczaj na odbitej to idzie zawsze w jakimś takim niskim, takich niskich wypłożeniach idzie lepiej, tutaj nie wiem jak to będzie, sam się zastanawiam, proszę do ciebie. Rewelacja, było takie krótkie QSB, ale teraz już powrotem podpłynąłeś i wiadomo, ja jestem w ruchu i zauważyłem, że jak zwolnię troszeczkę, tak teraz stówkę jadę, to ta antena bardziej chyba pionowo, wiesz, wyprostowuje się i lepiej ciebie odbieram. A jak powiedzmy 120, jadę ponad 120, no to już gdzieś zaczyna ten sygnał uciekać z racji chyba tego innego odbicia tej fali, dlatego chyba to znaczy tylko na pewno zamotałem się. Ale rewelacja, słuchaj, rewelacja. Jakbyś mógł, to proszę Cię, pozdrów ode mnie Alfa Romeo 185. Ja Ci powiem, dopływa trochę. No, witam serdecznie przede wszystkim. Dzień dobry. Bardzo miło mi Cię słyszeć. Krzysia nie odbieram, ale przekaż pozdrowienia dla Krzysia, dla Agnieszki. Na pewno z całą rodziną jedzie do domu i życzę mu szczęśliwego dojazdu do tu, do QTH, do Polski. Nie odbieram. Także przykro mi, ale przekaż pozdrowienia gorące. Dziękujemy pięknie za pozdrowienia, również serdecznie pozdrawiamy Mariana tutaj od nas. Ale to co ją namieścił z tą nogą, co? On jedzie Audikiem na szóstą, ale to jest w zasadzie nie używana prawa. A powiedz, kiedy się wybieracie na urlop? Brego, brego, 42. Pozdrawiam Mariana z Wrzeszczy, z Podgrońska. Witam Ciebie, pozdrawiam również, ale w najgorszych wypadkach Agnieszka była słyszalna, chociaż z boku mikrofon był. Także witam również Krzysia, pozdrawiam. Ja tu przesłuchuję się od dłuższego czasu, zorientowałem się od tego momentu, jak tam kolega powiedział, że Krzysia chciałby usłyszeć się spod krzyży. To już wiedziałem, z kim do czynienia, ale to nie było słyszalne. Także jeszcze raz serdeczne pozdrowienie tutaj na wszystkie trzy stacje. I cóż, nie wiem, czy tam Krzysio mnie czyta, ale jeśli nie czyta, to mikrofon z powrotem tego, kto mnie wpuścił, proszę. No słuchaj, ja mam od Antoniego jakiś tam sztab modulacji, nie? Ja wiem, że on coś moduluje, co prawda ja się przyznaję, że w bagażniku jedzie KL505, bo bez tego to by to nie było tak ciekawie, także 505 podłączone jest i teraz pomaga. A słuchaj, wiem, że Antoni modulował, nie jestem w stanie tego odczytać, to samo było z Marianem, były momenty oczywiście, nie ciągle, ale jakieś tam przebłyski propagacyjne i to w zasadzie tylko tyle. Także poproszę o przekazanie pozdrowień tutaj od nas dla Antoniego. Niestety nic nie odebrałem, tylko świerczyk mi tutaj świerka zdraczka, a tylko tyle odpowiem. Tak to wygląda. Dobra, nie będę wam tam przeszkadzał, także ja nie wiem, czy Marian jest z Pruszcza, czy go nie ma, ale ja go tutaj robię, czytałem bardzo ładnie, już od dłuższego czasu, ale nie wchodziłem, bo jakoś nie było możliwości. Jeszcze raz serdeczne pozdrowienia i szerokie drogi tam, Krzysiu. I trzymajcie się, ja odskakuję. Proszę, Foxtrot Mike do ciebie. Jestem, także jeszcze raz pozdrawiam Agnieszkę, pozdrawiam Krzysia, oby szczęśliwie dojechali, bo ci podejrzewam, że Krzysiek jedzie chyba Audikiem na szóstką, on ma taki sam jak ja, no a tam jest czym przycisnąć. Jareczku, Antoniego ja odbieram, weź mu powiedz. Marian, ja Cię tutaj odbieram, nie zawsze, nie często, ale to, że przekazywał pozdrowienia tam za Krzyśka, to było wszystko 100% słyszalne.
ale także była czwórka, także pod czwórkę modulacja dochodziła. Santiago to jest bez wskazań, ale cały czas czytam. Mówi, wiem, że mnie tam powiedziałeś, że mnie również czytasz. Także pozdrowienia, miłego wieczoru. No i na obydwie stacji, na wszystkie trzy stacje, bo tutaj trzech nas jest, dwóch, trzech, tak? A może i cztery, które się teraz się pogubiłem, bo to jeszcze gdzieś tam stacja z boku, jakaś mi tutaj ćwierka. No jeszcze mam zdrawska, oj, tylko tyle. Także Foxtrot, proszę, ja tutaj oddaję, najlepiej ciebie tutaj odbieram, także oddaję, ja uchodzę z częstotliwości, mnie nie ma. Proszę Foxtrot. Antoni, pozdrawiam Cię, Marian Prożnański. Ja Ci powiem, odbieram Cię w 100%, a czasami to przysiada, czasami przysiada. Pozdrawiam. Jarek, a Ty powiedz Agnieszce, niech Krzysiowi pod pedał gazu cegłę wsadzi. Nie, nie, tak nie mogę zrobić, bo to już odpowiedziałeś na pytanie dlaczego. Nie, ustawiłem się za tirem, słuchaj. Równą i powiem Ci wspaniale, po prostu wspaniale Ciebie odbieram. Teraz do drzewa wjechałem, nie wiem czy sygnał to nie przekutnie, ale cały czas miałeś, no prawie cały czas był 8 do 9 sygnał, potężny sygnał, piękna modulacja, także no rewelacyjnie, rewelacyjnie. Takie warunki w mobilu, no to ja mam pierwszy raz tutaj z Tobą. Nie wiem co doleciało, proszę. A słuchaj Jarek, a kiedy u Was dzieci kończą rok szkolny, a kiedy zaczynają? Bo u Was to chyba jest inaczej niż w Polsce. A to czyli twoje dzieci by teraz w Polsce się chyba nie odnalazły w szkole, co? Z tego wydaje mi się będzie większa korzyść. Większy sygnał? Specjalnie dla ciebie, tak. Specjalnie dla siebie powiedziałeś, taki duży sygnał. Nie, tu jest barwa tonu. Im wyższa barwa tonu, tym będzie lepiej. Spójrz tam, jak widzę, tak jak teraz mówimy, zobacz ile jest, a jak widzę, zobacz ile będzie. Powinno być chyba lepiej, owe? Jareczku, ja kręciłem tą anteną w lewo, w prawo, nie, przykro mi Krzysia, nie odbieram nawet śladu modulacji. A ja tu na wzmacniaczu dałem, no, ci powiem, no nie dużo, 600 tylko. No, on może mnie tam chociaż śladowo coś czyta, ale podejrzewam, że nie idzie w tą stronę. Jarek, ty źle powiedziałeś, bo ja powiedziałem, że on jedzie Audikę maszuszką i on ma się ścisnąć, żeby mu Agnieszka podłożyła cegłę pod pedał gazu, żeby jechał ostrożnie. Nie, no to wtedy to by się ten promiennik powyginąłby się z gorąca. A propos temperatura 20,5 stopnia w Szwecji, no w zasadzie już jestem nad bardzo blisko Bałtyku teraz, także myślę, że no, ciekawy jestem, czy później będzie propagacja, za jakieś pół godzinki, wtedy będę już nabrzeżem jechał tutaj i wtedy jest szansa, że Mariana będę... Aha, bo a propos, Mariana słyszałem coraz głośniej, wiem, że już teraz pod cały czas jego modulację w zasadzie odbierałem, ale to jeszcze nie było czytelne, nie do odczytania, ale były takie przebłyski całkiem mocne, także coś się zaczyna poprawiać. Jarek, ja specjalnie przetrzymam mikrofon, dojeżdżam do linii wysokiego napięcia. To są potężne, idą trzy rzędy, jedna przy drugiej linii wysokiego napięcia dosłownie. No jeszcze chwilę, pomarudzę się trochę, żebyśmy zobaczyli, czy to faktycznie pomaga, wiesz? Za chwilę będę pod tą linią dosłownie 10 sekund. Momencik, zbliżam się, jakieś 50 metrów, właśnie podjeżdżam pod linię wysokiego napięcia. Teraz jestem pod linią, powiedz mi, czy sygnał się teraz zwiększył, rower. Okej, dzięki za relację tutaj, za przekaz. Słuchaj, cały czas 100% wiadomość jest odebrana. Pływająco tak samo jak i u Ciebie, od 3 do 5, nawet do 8 i 9 w porywach, za chwilę to wszystko ucieka. Wychylam się, że taki skarbko otwarty teren mam, zaczynam mieć otwarty teren teraz na Ciebie, o teraz mam takie otwarty teren, nie wiem, czy to może.
co miałeś jeszcze zapytać, żeby tutaj nie przeciągnąć. Aha, jaka jest temperatura w zachodnim Pomorzu? Jakbyś mógł się Matego zapytać, Antoniego, o ile jeszcze jest z nami owe? Tak, jestem. Patrzę, także proszę ciebie, ale ja mam tutaj takie zakłócenia, proszę ciebie, jakby pilarka wchodziła o różnej częstotliwości, ale to tutaj podejrzewam, proszę ciebie, że to jakiś radar pracuje i to się przemieszcza. Teraz jest mocniej i to różne częstotliwości tutaj mi przychodzą, tak jakby wiatr tak nachodził, schodził i tak nawet krzyczałeś na dołu, tu odbierałem. Tutaj jak teraz modulo, ale to tylko przebitki takie śmieszne, jak coś jakby ćwierć czy coś takiego, tylko o bardzo szybkiej częstotliwości. Ja na to tego czasu do czasu czytam, ale to też tak przez tak tylko przechwitę, proszę. Okej, Antoni, dobra, to pytanie od Krzysztofa, słuchaj, czy jaka jest pogoda na zachodnim wybrzeżu? Chodzi głównie o temperaturę chyba, żeby Krzysztof tam, może Krzysztof nie, ale kobiety mają więcej receptorów na ciele, także chyba Agnieszka tutaj pyta bardziej o temperaturę, czy szoku termicznego nie dostanie, bo przyjeżdża z ciepłej Norwegii do zimnej Polski. Proszę, Antoni. Chwilę 18 stopni, czujnik termometru od zachodu, także w końcu gdzieś tam się za jakąś chmurkę schowało. Niebo przezroczyste, pogoda jest dobra, także jest wszystko okej. Okay. Proszę się do ciebie poprosić. Wszystko w 100% odebrałem, wszystko w 100% z bardzo potężnym sygnałem. 9 w zasadzie, dosłownie jak fala nośna, Jarek, rzadko kiedy poniżej 9 wpadłeś. To plus 10 sygnał, potężny sygnał. Akurat teraz zacząłem tutaj wjeżdżać taki delikatny wąwóz. Jestem delikatny, jestem w zasadzie, patrzę na mapę tutaj na Google, na kompas, który pokazuje, że mniej więcej jestem tak centralnie na siebie. Teraz tu pilot, może te skarpy tu mam, które mam po prawej i po lewej stronie, może delikatnie ten sygnał przysłonią. Wybierałem Ciebie niesamowicie mocno, wiesz, jakbyś tam normalnie, nie wiem, 502 próbował. Chyba, że masz, a ja nie wiem. O, i teraz się wychylam na otwarty teren. Teraz się odchyliłem znowu na otwarty teren, wyjechałem jakby z takiego wąwozu, Jarek. No to co, 18,5 stopnia, u nas jest tutaj...